Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku panny i zapraszam na horoskop na miłość. Panna. Zaczynam od czytania dla par. To jest horoskop od kwietnia do końca czerwca. Pomyślcie teraz o osobie, z którą chcielibyście mieć właśnie układ partnerski. To może być wasz partner, partnerka, bądź też osoba, z którą chcielibyście być, bo tutaj też ona się pokazuje. Już patrzymy, jak to wygląda po waszej stronie. Ta druga strona. No tak, tutaj powiedziałam o tym, że to może być układ z osobą, z którą chcielibyście być. A tutaj tak przewrotnie mi się pokazało, że to ta druga strona będzie chciała się bardziej starać, że będzie starała się bardziej o was. Wy jesteście pokazani w głowie, macie tą czwórkę mieczy, tak jakbyście chcieli zrobić sobie przerwę, zastanawiali się nad tym, że może macie dosyć, tak? Z czym to może być związane? Gdzieś tam albo może się pojawić ktoś inny, albo możecie po prostu właśnie zastanawiać się, czego chcielibyście od związku i konfrontować to z tym, co macie i dojdziecie do takich wniosków, że raczej tego nie dostajecie. Bo ta osoba po drugiej stronie, ona jest pokazana w ładnych kartach, ale to są takie bardzo grzeczne, uładzone energie. A wy chcielibyście tutaj pójść w stronę buław, tak żeby poczuć jakiś dreszczyk emocji, jakieś szaleństwo i trochę będziecie w tę stronę iść. I tak jak mówiłam, to może być sytuacja, gdzie rzeczywiście ktoś taki się pojawi i zaczniecie porównywać, no albo będziecie po prostu może dążyć do tego, żeby to, no nie mówię, że przeżywać, ale ta chęć może się w was pojawić. Dlaczego tak się dzieje? Ta strona, ta osoba, o której myśleliście, z którą macie ten układ partnerski na te 3 miesiące postawiony, to jest na pewno osoba, która jest za wami, myśli o was, myśli o tym związku, chce z wami być, tak? Chce się spotykać, chce kontynuować związek, relacje. Natomiast bardzo jest uziemiona. Popatrzcie, tutaj same denary się pojawiły w tym miejscu. Ta czwórka denarów w sercu, ona oznacza, że tak jakby ta osoba nie wyjdzie poza schemat jakiegoś swojego funkcjonowania. Patrzenia też na uczucia, na związek, na to, żeby może wy pragnęlibyście, żeby wyjść z tego schematu, a ta osoba jakby nie ma na to ochoty i nawet może nie wie, że tak, że to by było dobre dla was, tak? Ona jest bardzo taka ogarnięta, uziemiona, ta osoba. Jest też zachowawcza. To, co wy jej dacie, ona wam też odda, na takiej zasadzie wymiany, prawda? Tutaj jest ta szóstka denarów pokazana w zamiarach. Nic więcej też od siebie raczej nie da, ale tak jak mówię, no, ma dobre intencje. Chce z wami być, chce kontynuować tę znajomość, a wy tutaj pragniecie czegoś więcej. I teraz tak, jeżeli to jest taki stały związek, kilkuletni, tak, wieloletni, tutaj już jest może małżeństwo, to tutaj jest dla was taka informacja, że
Jeżeli chcecie popracować nad tym związkiem i gdzieś tam od jakiegoś czasu myśleliście o tym, żeby coś zmienić w nim, i te zmiany są związane może z jakimś wyjazdem, może z przeprowadzką, niekoniecznie zagraniczną, chociaż ta karta świata, ona sugeruje, żeby się gdzieś wyprowadzić w świat. Wiadomo, teraz nie ma za bardzo nawet możliwości i nie ma jak tego zrobić, ale czasami same plany związane z tym, może rozmowa na ten temat może pomóc, tak? I to jest tutaj w tym, co Was łączy, to może Was połączyć. I kto wie, może zmiana po prostu lokalizacji też wzbudzi zupełnie w inny sposób wibracje tej drugiej strony. Ona też zobaczy Was z innej perspektywy, no i może zaczniecie po prostu tak jakby dopasowywać swoje potrzeby do tego, w jaki sposób tutaj się zachowujecie, prawda? I tutaj same plany, nawet rozmowy mogą pomóc. Natomiast to, co Was może rozdzielić w tym przypadku, to jest jakaś trudna lekcja do odrobienia, lekcja karmiczna, bo te lekcje karmiczne się tutaj pokazują w tej karcie Koła Fortuny. I to może Was w jakiś sposób rozdzielić, tak? Jak będziecie tego świadomi, to też w zupełnie inny sposób możecie na to zareagować. Na takiej zasadzie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To jest też taka sytuacja, w której coś się dzieje nie po Waszej myśli, zupełnie tak znienacka. Możecie się zaskoczyć. I po prostu obserwujcie swoją reakcję, ale też obserwujcie reakcję partnera, czy też partnerki, bo to jest czytanie ogólne. Natomiast jeżeli tutaj słuchają mnie osoby, gdzie ten związek dopiero raczkuje, nawet nie jest gdzieś tam, powiedzmy, ukonstytuowany, to może być dla Was taka informacja, że to po prostu nie jest to. Pisany wam jest ktoś inny. No i każdy rozchodzi się w swoją stronę i to jest dla was pozytywne. Tak? Tak więc tutaj też trzeba się liczyć z taką ewentualnością. Dobra. Zobaczmy teraz układ dla singli. Single 3 miesiące, single spod znaku panny. Karta mi bardzo daleko poleciała aż. Już Wam pokazuję. Co? Tutaj jest taka informacja dla osób, które gdzieś tam czekają w przedbiegach. Ktoś może Wam się podobać, możecie gdzieś tam obserwować kogoś przy sposobności takich cieplejszych miesięcy, może sprawa pójść do przodu. Także fajnie. Fajna wróżba dla osób, które mają jakąś taką wymarzoną sympatię. Czy jesteś gotowy, gotowa na miłość, jaka praca przed tobą, rezultat i kwiecień, maj i czerwiec. Cała naprzód. Moc. Niech moc będzie z wami, tak? Tutaj dużo siły mi się w was pokazało. Mam nadzieję, że to jest zwiastun takiej mocy, siły wewnętrznej, że tutaj nikt was nie będzie do niczego zmuszał, naciskał. No zaraz zobaczymy, jak to się w układzie pokaże. Czy jesteście gotowi na miłość? Ta gotowość pod takim kątem przygotowania, pomyślałam, do życia w rodzinie, tak? Ale ta królowa denarów to jest właśnie taka gospodyni domowa, gospodarz, tak? Tutaj też pojawia się kwestia docenienia samego siebie.
szacunku do samej siebie, do samego siebie, szanowania własnego czasu, tego, z kim spędzasz ten czas, tak? Tutaj właśnie w tej królowej denarów to się wszystko objawia. Jaka praca przed tobą? Działaj szybko, Rydwan. Jeżeli nawet będzie trzeba gdzieś podjechać, to również karty sugerują, że może gra będzie warta świeczki. Jaki rezultat? Jeżeli chodzi o taki stały związek docelowy, to tutaj potrzeba będzie jeszcze trochę pracy. No wiadomo też, że 3 miesiące to jest okres dosyć krótki, jeżeli chodzi o wejście w taki stały związek. Może być tak również przy ładnych kartach, które się tutaj pokazały, że ta wieża, ona sugeruje, że cały wasz świat odwróci się, obróci się do góry nogami. I nastąpią duże zmiany. Nastąpią duże zmiany na takiej zasadzie, że jak mieliście już coś poukładane, to też będziecie musieli się dostosować. Ale też nie będę was okłamywać. No, jeżeli chodzi o taki stały związek, taki też docelowy, to tutaj raczej ta karta nie sugeruje tego, że możecie w to wejść. Chociaż te 3 miesiące. No pięknie. Mogą wam minąć w naprawdę fajnej atmosferze. Może się nawet ktoś pojawić do tego związku, ktoś rokujący. Ale jeżeli chodzi o wejście w związek, to jest na samej końcówce czerwca. Może też dlatego pokazała się ta karta wieży. Tutaj jest wejście w związek, pojawienie się tej osoby i może to jest kwestia właśnie pracy nad docenieniem samego siebie. Często tak się mówi, że szanuj siebie, doceniaj siebie, bo jeżeli sama tego nie zrobisz, to nikt za ciebie tego nie zrobi. Może to jest właśnie praca dla was na kwiecień i potem pojawia się ta osoba i jest potencjał do związku, tak? Traktujmy tę kartę jako potencjał, ten miesiąc czerwiec, jako możliwość do tego, żeby wejść w związek. A może to jest też taka podpowiedź od kart, że nawet jak ktoś taki się pojawi w waszym gronie, to poczekajcie do końca tego czerwca i dopiero potem wejdźcie w związek. Może też tutaj tak w taki sposób można odczytywać te karty, tak, ten układ. Tak więc takie wiadomości dla Was, kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo miłości na ten czas i nie tylko, wiadomo. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia.